Cześć dziewczyny, witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na filmik typowo taki unboxing, ponieważ otworzymy sobie cztery przesyłki PR-owe, które w przeciągu 2 tygodni ostatnio dostałam i zaczniemy może od ostatniej, nie będziemy przedłużać. Wszystkie jeszcze są tutaj w kartonikach i powiem Wam szczerze, że w końcu nie mogłam się doczekać, i żeby się zebrać, znaleźć chwilę wolnego czasu i właśnie nagrać ten filmik, bo bardzo chcę przetestować troszeczkę te produkty. A tutaj w pierwszej przesyłce PR-owej mamy markę Affect. I tak, puder Affect, znam ten puder, powiem Wam szczerze, że bardzo lubię markę Affect. Zresztą niejednokrotnie Wam pokazywałam palety cieni, które uważam, że są jednymi z takich lepszych, lepiej dostępnych palet. I tutaj znalazłam właśnie w tej przesyłce jedną paletkę, którą w sumie nawet nie otwierałam, muszę Wam powiedzieć. Paletka nazywa się Nude by Day, czyli możemy się spodziewać no, czegoś takiego na co dzień lekkiego. Tak się prezentuje paletka. Muszę Wam powiedzieć, że mamy tutaj sporo takich jasnych kolorków. Myślę, że ja, dla mnie jako dla makijażystki, osoby, która bardzo lubi szaleć z makijażem, to mogłaby być to za lekka paletka, ale zresztą widzicie, że ostatnio wolę, preferuję takie bardziej lekkie i naturalne makijaże, więc nie umieszkam jej użyć i myślę, żeby zrobić nawet taki filmik pogadankowy, pogadamy sobie, poużywamy trochę tych kosmetyków. No i zobaczymy, ten róż jest tutaj przepiękny. No i mamy tutaj cztery połyskujące cienie satynowe i sześć matowych. Także no nie mogę się doczekać, aż użyję jej i nawet słuchajcie, jej nie macam, zostawię sobie to na następny raz. No i drugim produktem z Affectu mamy tutaj transparentny puder sypki ryżowy i dzisiaj słuchajcie go wzięłam i przetestowałam sobie, nałożyłam sobie go dzisiaj na twarz, na ten puder z Elever i jestem bardzo ciekawa, jak ten Elever będzie się sprawdzał właśnie z tym pudrem, bo jak wiecie, wcześniej używałam tylko i wyłącznie tego pudru z NAM. Także dobra, mamy tutaj pierwszą przesyłeczkę. Kolejną przesyłką PR-ową jest marka Pierre Rene w takim ładnym różowym pudełeczku. W ogóle bardzo ładnie zapakowany. Ja zwracam uwagę na takie wizualne i ogólnie pierwsze wrażenie czegokolwiek. No i tutaj mamy kilka produktów. Już Wam pokazuję. Ja już nie ukrywam, że zerkałam właśnie sobie do tej przesyłki i niestety tutaj mamy na przykład jak dla mnie za jasne cienie. Już Wam pokażę. Brow Palette. Dark Brown niby jest tutaj kolorek, ale muszę Wam powiedzieć, że te cienie tutaj są, to są cienie właśnie do brwi, no i one są zdecydowanie dla mnie za jasne, ale myślę, że to słuchajcie, może być też idealna taka mała, zobaczcie, paletka do makijażu oka na jakiś wyjazd. Także o, coś takiego. Nie miałam jeszcze, ale Jezus, jakie masełkowe one są. W sumie to może faktycznie, jakbym sobie delikatnie spróbuję, uzupełnimy sobie, zrobimy sobie po prostu osobny filmik i spróbuję tym najciemniejszym cieniem uzupełnić, ale muszę Wam powiedzieć, że one są po prostu jak masełko. Jestem ciekawa, czy znacie w ogóle ten produkt. Później mamy tutaj w przesyłce maskarę, maskarę, którą już znam. Sensitive Mascara to jest ta z serii Medic Pierre Rene. Ona była w pudełku I Love Box. Ja już Wam ją pokazywałam. Taka maskara. Później mamy, co to jest? Wzmacniająca baza pod tusz. O, także fajnie, bo tego nie widziałam. Także myślę, że zrobimy sobie po prostu osobny filmik. Bardzo ładny, złoty, takie eleganckie opakowanie. Nie będę tego otwierać. Będziemy testować po prostu na żywo w kolejnym filmie. Później mamy tutaj jeszcze liquid eyeliner, czyli liner, on jest czarny, chyba tak, tak, mamy taki klasyczny, zwykły eyeliner i mamy glossy, czyli płynną pomadkę, o kurczę, myślę, że jakiś fajny nudziak będzie, jestem, o dobra, to będzie błyszczyk po prostu, ale jakie piękne opakowanie, słuchajcie, z takim kryształkiem, trochę mi tak zalatuje tym błyszczykiem z Diora. O jaki ładny kolor, leciutki kolor ma, teraz ma w ogóle inną
inną pomadkę nałożoną, także zaraz tą zmyję i przetestuję. Później w tej przesyłeczce jeszcze mamy pigment i to jest taki brązowy chyba, o ile sobie dobrze przypominam, bo ja już zerkałam. O, coś takiego. No zobaczymy, będziemy próbować. I mamy dwa produkty, przede wszystkim kuleczki, słuchajcie, puder w kulkach brązujących. Czy pamiętacie Avon? Tak, Avon kiedyś miał takie kulki, to były w ogóle, no, zalatują tak trochę różem, bardzo podobne i zbliżone właśnie do tych kulek z Avonu. Lata tego nie miałam w ręce, więc zobaczymy, jak się te spierrene będą sprawdzać. I jeszcze mamy tutaj puder sypki, także fajnie, bo będę miała okazję przetestować jakiś jeszcze puder, bo ten znam, jest moim po prostu hiciorem, bardzo fajne opakowania. Tutaj mamy, o trochę żółty się wydaje, ciekawa jestem, czy nie będzie robił takiej żółtej twarzy. No dobra, także to. Mamy tutaj całą przesyłkę z Pierrenne i kolejnym boksem, przesyłką PR-ową jest, słuchajcie, marka Vimin. I tutaj mamy, czekajcie, bo mi się to wysypało troszkę. W tym oto pudełeczku produkty do między innymi higieny intymnej, do intymnej dla kobiet po prostu. Dobra, tutaj znalazłam jakieś kapsułki. Mamy tutaj suplement diety z czekajcie, sproszkowane mikroalgi, ekstrakt z pomidora, ekstrakt z aksamitki wzniesionej, beta-karoten, cynk. Zdrowy blask. Muszę sobie poczytać troszeczkę, na co w ogóle są te suplementy, bo szczerze to nie wiem. Także mamy coś takiego. Później mamy, kolejną rzeczą jest, słuchajcie, mydło. Tak? Kostka do kąpieli i peelingu, czyli nie mydło. Bardzo fajne, muszę Wam powiedzieć. Patrzcie, jak to jest w ogóle ładnie zapakowane. Kostka peelingująca. Przyznam, że jestem tego bardzo ciekawa i nie omieszkam sobie dzisiaj wypróbować. No tutaj czuć, że jest to faktycznie takie, powiem Wam, nie pachnie. A nie, pachnie tak trochę cytrusowo. Także no muszę przyznać, że tego jestem ciekawa. Faktycznie, o, pod takim, pod palcem to się rozpuszcza. Takie delikatne jest. No dobra, także mamy to. I tu mamy ogólnie produkt wegański, wytwarzany ręcznie. I mamy tutaj 60 mg wysokiej jakości olejku CBD. Coś ciekawego. Później mamy żel intymny, właśnie ten żel, który również był w I Love Boxie. No słuchajcie, to jest taka, wiecie, typowa podstawa. Później mamy serum, tak się prezentuje. Bardzo w ogóle mi się podoba szata graficzna tych kosmetyków, produktów Vimin, bo ona jest taka mega, mega minimalistyczna. Czekajcie, ja Wam przeczytam, co to jest, bo ja sobie to ostatnio czytałam. Mamy tutaj serum intymne, to intensywnie nawilżająca pielęgnacja Twoich okolic intymnych. Łagodzi podrażnienia i otarcia, na przykład po depilacji. No dobra. Szczególnie polecany po antybiotykoterapii, w czasie stosowania środków antykoncepcyjnych, w okresie ciąży, laktacji, menopauzy i menstruacji. Bardzo fajne. Patrzcie, jakie to jest minimalistyczne. No kurczę, podoba mi się to. No i ostatnią rzeczą jest właśnie też jakiś suplement. I mamy tutaj saszetki. 30 saszetek razy 3 kapsułki. Czyli mamy tutaj chyba coś takiego podobnego. Dobra energia, odporność i zdrowy blask. Mamy tutaj, o widzicie, to się tu otwiera i tutaj mamy takie saszetki. I mamy tutaj suplement diety z magnezem, z witaminą B6, B12, z cynkiem, witaminą C, witaminą D. No i cynk pomaga zachować zdrowe włosy, paznokcie. Super. I z selenem. Także no to akurat jest fajne. Mamy kolejny suplement, który będę miała okazję potestować. No i mamy tutaj to pudełeczko. No i dobra, ostatnim pudełkiem jest marka Ala. Kurczę, to już jest trochę zakurzone, bo powiem Wam szczerze, że to leżało chwilę. O, tak wygląda zawartość. I tutaj mamy również typową pielęgnację. Bardzo fajna
również szata graficzna, takie vintage'owe troszeczkę. No i słuchajcie, mamy tutaj ogólnie polską markę Ala Natural Beauty. Możecie sobie ją zobaczyć na Instagramie i tak dalej. Rozpisane tutaj mam na karteczkach pielęgnacja twarzy krok po kroku. Kolejność: oczyszczanie, peeling, tonik, serum, krem. Każdy jest opisany, także fajnie, bo ja sobie to dzisiaj poczytam i w końcu zacznę używać te kosmetyki, bo słyszałam o nich bardzo dużo dobrego. I tutaj mam no, sporo tych produktów. Przede wszystkim mamy krem nawilżający na dzień i na noc z ekstraktem ze śliwki kakadu, substancji aktywnej z owoców drzewa tara. No słuchajcie, będę to testować, na pewno będę Wam dawała znać. Mamy tutaj hydrolat z róży damasceńskiej. Ja uwielbiam tego typu właśnie takie hydrolaty, toniki, także będziemy używać. Później mam tu eliksir do skóry problematycznej, który dokładnie oczyszcza, zwęża pory, niweluje zaskórniki. To jest coś dla mnie, takie coś. Szklane buteleczki, patrzcie, takie mocno powiedziałabym farmaceutyczno. Kojarzy mi się z takimi, wiecie co, kiedyś, takie stare butelki, ciemne szkło. Olejek jojoba. No ja myślę, że zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama, bo podejrzewam, że tam będę częściej te wszystkie rzeczy Wam pokazywać tak systematycznie i na bieżąco. Także kto jeszcze mnie nie obserwuje, to zapraszam. Tutaj mamy kolejne serum rewitalizujące. Nawilża, regeneruje, działa przeciwzmarszczkowo. Także dzisiaj to używam. Mamy scrub. Ok, łagodny peeling, złuszcza, wygładza i nawilża. O, w takim słoiczku. A, jego sobie otworzę. Zobaczymy, czy pachnie. O, kurczę, jak to wygląda fajnie. O, patrzcie. Taki ma kolor. Bo mi się tu troszkę wyla. O, jest, faktycznie. Faktycznie jest trochę tych drobinek tych peelingujących. Nie mam w co wytrzeć. Dobra, także no, ciekawa jestem. Przypomina mi taką, ma bardzo dużo takich naprawdę mikroskopijnych, fajnych drobinek, więc myślę, że on będzie bardzo fajnie faktycznie oczyszczał skórę. Kolejnym produktem jest tutaj lekki krem. Nawilża, zmiękcza, chroni przed czynnikami zewnętrznymi. Z pompeczką. Nie, ja nie znałam wcześniej tej marki. Jestem ciekawa, czy Wy w ogóle znałyście tą markę wcześniej. Jak tak, to mi koniecznie dajcie znać. Później mamy tutaj taki produkt wielofunkcyjny sztyft do twarzy i ciała. Odżywia, łagodzi, regeneruje. I to jest coś takiego. I czekajcie, co tutaj, jak to się w ogóle używa? Delikatnie naciśnij podstawę tuby, aby wysunąć i zaaplikować produkt na pożądany obszar twarzy lub ciała. Wetrzyj w skórę. Nie wiem, jak to działa, muszę sobie po prostu poczytać. Ale ja z tymi paznokciami. O, dobra, wychodzi. No, jakieś takie. O, jakie to jest takie jakby nawilżające, bardzo przyjemne. Kurde, a jak to teraz włożyć? Okay. Dobra, jedziemy dalej. No, faktycznie takie bardzo nawilżające. No i ostatnią rzeczą właśnie w tym boksie, tak? Jest kremowa emulsja do mycia twarzy. Oczyszcza, nawilża, odświeża. Muszę Wam powiedzieć, że w ogóle tutaj aktywne składniki właśnie to są takie no, dosyć naturalne produkty. Jak wiecie, ja ostatnimi czasy, no już dobrych kilka miesięcy, bardziej się skupiłam na takiej bardziej świadomej pielęgnacji, dzięki czemu widzę już faktycznie, że ta moja skóra naprawdę mi się tym odwdzięcza, bo nie nakładam na nią takich, wiecie, mocno perfumowanych, drogeryjnych produktów, tylko skupiłam się na takiej naprawdę dobrej jakości, więc jestem bardzo ciekawa tej marki i myślę, że na bieżąco będę Wam po prostu dawała znać, jak mi się to wszystko sprawdza. Ja się zabieram za testy. Jeszcze raz zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam będziecie mogli częściej widzieć właśnie, co testuję, co zaczynam testować. A kolejny filmik, myślę, że będzie to ten filmik z testem na żywo tych kosmetyków kolorowych do makijażu. Zrobimy sobie makijaż, przetestujemy tą nową paletkę z efektu, bo w sumie tej nie mam, ale nie oczekuję, że będzie jakoś słabej jakości, bo ta paletka naprawdę cienie z efektu mi się super sprawdzają. Ja Wam linki do tych wszystkich firm zostawię na dole, możecie sobie zerknąć, zapoznać się z ofertą.
Dziękuję serdecznie markom za te wspaniałości. Będę testować i na pewno na bieżąco będę Wam dawała znać, jak mi się to wszystko sprawdza. A tymczasem uciekam, bo lampa tu grzeje, mikrofon mam włączony, więc okno jest zamknięte, bo bym się po prostu, tu byście słyszeli kury i koguty i traktory, ciągniki. Więc uciekam. Trzymajcie się cieplutko. No i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.